Cześć. Pod jednym z moich ostatnich filmów padła propozycja, bym poleciła Wam świetne kosmetyki z peptydami. Dlatego też dzisiaj zapraszam właśnie na taki film. Peptydy w kosmetyce stały się w ostatnim czasie bardzo popularne i wiele marek zaczęło z nich korzystać. Między innymi dlatego, że peptydy są świetnym rozwiązaniem w pielęgnacji i też posiadają różne, można by powiedzieć, działania na naszą skórę, które rzeczywiście odzwierciedlane są w efektach. Ale peptydy peptydom nierówne. I Wy też stosujecie różne kosmetyki z peptydami i widzicie, że w przypadku niektórych te efekty są, w przypadku innych raczej ich nie ma. Czasami wydajecie więcej pieniędzy, czasami wydajecie mniej. No i właśnie pytacie, poleć Anita jakieś kosmetyki, które rzeczywiście będą miały te peptydy i rzeczywiście będą działały. A muszę Wam powiedzieć, że ja na przestrzeni ostatnich, myślę, dobrych kilku lat przetestowałam bardzo dużo kosmetyków, które zawierają w składzie peptydy. I muszę Wam tutaj powiedzieć, że macie rację. Jest naprawdę bardzo dużo kosmetyków z peptydami, a niestety nie wszystkie się sprawdzają. I nie wszystkie przynoszą takie efekty, jakie byśmy chcieli. Kiedyś, nawet kilka dobrych lat temu, opowiadałam o peptydach już na moim blogu. Pamiętam pierwszy produkt, po który sięgnęłam, to był taki rolon do stosowania w okolice oczu, zawierający peptyd bardzo podobny w działaniu do botoksu, czyli tak zwany botox-like. I był to bardzo ciekawy produkt, chociaż jest już niestety niedostępny w sprzedaży. Ale pojawiło się wiele innych marek. Nasz rynek kosmetyczny bardzo się od tamtego czasu rozbudował. I dzisiaj polecę Wam, może nie konkretnie po jednym produkcie, bo robimy top 5, ale polecę Wam marki, polecę Wam linię kosmetyków i polecę Wam konkretne kosmetyki, które zawierają w składzie peptydy, takie peptydy, które rzeczywiście działają, takie peptydy, które mają udowodnione działanie w różnych badaniach. Sama sprawdzałam, sama czytałam, przeglądałam również te badania. No i mogę Wam powiedzieć, że jeśli chcecie inwestować w dobre peptydy, w dobre kosmetyki zawierające peptydy, to warto się zainteresować właśnie tą moją topową piątką, którą teraz Wam przedstawię. Na pierwszej pozycji postanowiłam ulokować markę, którą testuję, którą sprawdzam już od kilku dobrych miesięcy. Marka, która jest z tej linii bardziej naturalnej, kosmetyki wegańskie, czyli marka Slavia Cosmetics, nasza polska marka. Dlaczego właśnie te produkty? Ponieważ w kosmetykach marki Slavia, a dokładnie w dwóch produktach, czyli w peptydowym kremie do twarzy na noc oraz w peptydowym kremie pod oczy, znajdziemy peptydy. I zacznę może od kremu pod oczy, ponieważ w zeszłym tygodniu na moim blogu pojawił się post, w którym właśnie opowiadam o peptydzie zawartym w tym kremie. Jest to bardzo ciekawy peptyd, który ma udowodnione działanie i to też znajdziecie w tym poście. Więc nie będę się dokładnie dzisiaj rozwodzić, o co tutaj chodzi. Zapraszam Was do przeczytania tego posta, w opisie znajdziecie link, ponieważ tam macie również, że tak powiem, namiar, bibliografię. Możecie sobie znaleźć źródła naukowe, w których poczytacie o tym peptydzie. Dlaczego właśnie ten krem? Między innymi tutaj nawet nie chodzi o sam składnik, ale o działanie. Jest to jeden z bestsellerowych produktów marki Slavia, ponieważ jego działanie jest rzeczywiście widoczne. I to jest, mimo tego, że jest to produkt z tej linii naturalnej, czyli taki produkt, który zawiera substancje pochodzenia naturalnego, a Wy wiecie, jakie ja mam podejście do tego typu kosmetyków, że działanie zawsze widać nieco dalej, w tym takim odległym czasie, to tutaj rzeczywiście ten krem super się sprawdza. I wiecie, kiedy ja zauważyłam działanie tego produktu? Przede wszystkim nakładając go w wieczornej pielęgnacji. Bo rano, kiedy się budzę, ta skóra wokół oczu jest cudownie taka wypoczęta, wygładzona, nie ma opuchnięć, jest nawilżona też ze względu na to, co tutaj znajdziemy, ale widać, że ten peptyd, który tutaj się znajduje, rzeczywiście działa, bo jego zadanie jest sprawić, żeby ta skóra wyglądała właśnie na taką świeżą, młodą, taką wypoczętą. Tutaj chodzi też troszkę o ten cykl dobowy,
naszych komórek, pracy naszej skóry. Niesamowicie ciekawa sprawa, więc bardzo Wam polecam zainteresować się tym kremem, przeczytać sobie ten post u mnie na blogu i wypróbować. A drugi kosmetyk to jest peptydowy krem na noc, który również zawiera w składzie bardzo fajny peptyd o udowodnionym działaniu. I doskonale już wiecie tutaj z mojego kanału, że jest to jeden z produktów, które ja po prostu pokochałam od marki Slavia ze względu na wiele czynników i skład, i ze względu na działanie, i niesamowity zapach, i to jak skóra się zachowuje. Ale nawet rozmawiałam ostatnio z pewną osobą, która też zaczęła sobie testować ten krem i mówi: słuchaj, to jest po prostu jakaś rewelacja. Ja jestem absolutnie w nim zakochana. Więc jeśli chodzi o półkę kosmetyków bardziej naturalnych, wegańskich, polskich, z substancjami bardziej naturalnymi, ale zawierające peptydy w składzie, to ja gorąco Wam polecam właśnie te dwa produkty od marki Slavia Cosmetics. No dobrze, teraz przejdziemy do troszkę innej półki cenowej, a powiedziałabym takiej wysokiej półki cenowej. Coś dla osób, które mają więcej gotówki, lubią inwestować w produkty bardziej profesjonalne, bardziej zaawansowane technologicznie, produkty, które zawierają bogate składy i dużą ilość substancji aktywnych, i jest tutaj mowa o marce Hydropeptide. Jest to marka, którą też testuję, powiedziałabym już nawet od ponad roku. Przetestowałam ogromną ilość tych produktów i zainteresowałam się nią między innymi właśnie ze względu na to, co tutaj mamy w składzie, jakie mamy tutaj peptydy, ilość tych peptydów w produktach marki Hydropeptide, ich połączenia i kombinacje, zastosowanie, różnorodność. Tych kosmetyków jest naprawdę bardzo dużo i dzisiaj nie wyróżnię Wam konkretnie jednego produktu, dlatego że chyba zrobię na ten temat film, oddzielny film na moim kanale, ponieważ marka jest generalnie bardzo ciekawą marką, ale nie było takiego kosmetyku wśród nich, który by się u mnie nie sprawdził, i działanie rzeczywiście bardzo szybko widać. Zobaczcie, tutaj mam na przykład takie serum do stosowania w okolicy oczu, zakończone taką chłodzącą kuleczką, o ogromnej ilości substancji aktywnych, bardzo fajnych substancji aktywnych, o działaniu przeciwzmarszczkowym, ujędrniającym, wygładzającym, i to rzeczywiście widać. Cudowne serum do stosowania z witaminą C, 20% stężenie witaminy C, taki booster. Wspaniały kosmetyk. Już nie mówiąc o tym, kremie, facelift. To jest w ogóle tak genialnie skomponowany kosmetyk, że skóra po nim zachowuje się, jakby była naprawdę nowa, młoda, ujędrniona, wygładzona. Kolejny, nektar. No, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i musicie sobie przejrzeć przede wszystkim stronę internetową marki Hydropeptide. Zapraszam Was również na Instagram, jeśli posiadacie Instagram marki. W ogóle na Facebooku bardzo często też marka robi takie ciekawe webinary, gdzie przedstawia działanie poszczególnych produktów do pielęgnacji domowej, połączonych z zabiegami, bo jest to, tak jak powiedziałam, marka profesjonalna, więc znajdziecie salony, które oferują zabiegi na bazie marki Hydropeptide i jeszcze bardziej, tak jakbym powiedziała, technologicznie zaawansowanych zabiegów z tymi właśnie produktami. No i te peptydy, już sama nazwa Hydropeptide powinna Wam się nieco kojarzyć. Oczywiście to nie jest polska marka, natomiast nie należy do najtańszych, tak jak powiedziałam na samym początku, więc jest to inwestycja. Ale gdybym miała Wam polecić taką jedną, jedyną markę z tej wyższej półki, która rzeczywiście zawiera peptydy i te peptydy działają, jest to udowodnione i mamy świetne substancje aktywne, to na pewno byłaby to marka Hydropeptide. Z tych wszystkich marek profesjonalnych, droższych, takich trochę powiedziałabym niszowych, to jest hit. I miejcie to na uwadze, jeśli będziecie szukać właśnie tego typu marek, tego typu produktów. A teraz polecę Wam serum, a dokładnie serum od marki Basic Lab, serum z peptydami miedziowymi.
I jest to jeden z nowszych produktów, który pojawił się w ofercie marki Basic Lab, ale wiem, że marka pracowała nad nim chyba ponad 3 lata, więc naprawdę długo. Peptydy miedziowe są to jest taki surowiec, który jest jednym z najdroższych surowców i niekoniecznie łatwo się z nim pracuje. Wiem to od osoby, która zajmuje się technologią i tworzeniem receptur kosmetycznych. Natomiast to serum ma naprawdę bardzo przemyślany skład i bardzo fajne działanie. Oprócz tego, że mamy tam peptydy miedziowe, które pewnie wiecie, działają cudownie na naszą skórę, uelastyczniają ją, nadają jędrności, takiej sprężystości naszej skóry, to mamy też peptydy biomimetyczne, które będą wygładzały skórę, ale mamy również inne substancje aktywne, które też bardzo fajnie na tą naszą skórę zadziałają. To jest produkt, ja bym powiedziała, już taki ukierunkowany w stosunku do skór bardziej dojrzałych, do osób, które poszukują peptydów, które właśnie będą miały takie działanie ukierunkowane na skórę dojrzałą, skórę, która potrzebuje tego ujędrnienia, tej elastyczności, tej niwelacji zmarszczek, które się już pojawiły. Jest to taka półka, powiedziałabym, średnia cenowa, no i oczywiście nasza polska marka. Ale jeśli chcecie zainwestować w jeden konkretny produkt i ma być to serum, no to właśnie polecam Wam ten kosmetyk. Sama go przetestowałam i rzeczywiście to działanie jest naprawdę, no, fajne. Ta skóra robi się taka przyjemnie napięta i gładka, czyli to, na czym nam zależy. Tutaj przy okazji powiem Wam, że z peptydami miedziowymi spotkałam się już kilka dobrych lat temu w marce The Ordinary. I szczerze, jakoś tak średnio mnie to zachwyciło. Nie wiem, być może była to kwestia skomponowania całej formuły produktu, a być może była to kwestia samych peptydów miedziowych i ich jakości, ale swego czasu też ten produkt od marki The Ordinary był bardzo, bardzo popularny. Kto mnie tutaj śledzi na moim kanale, ten wie i pewnie osoby, które są na YouTubie już od wielu, wielu lat, też o tym produkcie słyszały. Później pojawiła się jeszcze jakaś tam inna jego wersja. Ja korzystałam z tych peptydów miedziowych, ale być może to też była kwestia tego, że moja skóra była młodsza i ja też jeszcze nie potrzebowałam konkretnie takiego efektu, więc też tego efektu tak bardzo nie widziałam. A dzisiaj? No, dzisiaj już moja skóra potrzebuje no takiego mocniejszego, wiecie, działania, więc tutaj w przypadku serum od marki Basic Lab naprawdę bardzo fajne efekty się pojawiły i naprawdę z czystym sumieniem mogę Wam polecić ten produkt. Wypróbujcie i zobaczycie, jak działa. Mamy świetną kompozycję peptydów miedziowych plus te peptydy biomimetyczne, które też fajnie działają na naszą skórę. Jak dla mnie Basic Lab odwaliło w tej kwestii genialną robotę. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała Wam o kolejnej polskiej marce, która posiada bardzo ciekawą serię peptydową i wydaje mi się, że jest troszkę ta seria niedoceniona, chociaż jest jedną z najdroższych serii, którą znajdziemy w ofercie tej marki. A mowa tutaj o Bandi. Bandi posiada serię, która nazywa się, o ile dobrze pamiętam, Gold Philosophy. Ona ma bardzo ładne opakowania, takie z koroneczką. Znajdziemy tam kilka produktów i one właśnie też zawierają peptydy. Peptydy, które będą działały m.in. przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, czyli to, na czym nam zależy, jeśli stosujemy peptydy. Dlaczego mówię, że niedoceniona seria? Dlatego, że bardzo mało mówi się o tych produktach i wydaje mi się, że też jest bardzo mało reklamy tych produktów. Natomiast wiem od Was, bo czasami gdzieś tam w tych wiadomościach, komentarzach sobie rozmawiamy, w mediach społecznościowych, że stosujecie te kosmetyki. Bardzo lubicie krem peptydowy pod oczy, który dobrze się u Was sprawdza, czy też produkt kremowy w formie takiej emulsji za konsystencję, za działanie, za zapach, no i właśnie za skład. No i też przypomnę, za cenę, bo nie są to najdroższe kosmetyki, a myślę, że takie cenowo
całkiem dobre, jeśli chodzi o składy i o działanie. Marka też informuje nas o tym, że są to produkty skierowane nie tylko do skór dojrzałych, czyli takich, gdzie już pojawiły się te zmarszczki, gdzie potrzeba tego ujędrnienia, ale mogą też działać dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z takimi produktami, produktami przeciwzmarszczkowymi. Czyli już gdzieś tam widzą, że pojawiają się te pierwsze zmarszczki, nie chcą, żeby się pogłębiały i potrzebują takich produktów, które no, zmniejszą troszeczkę ten szybki proces starzenia się, tak? Więc myślę, że tutaj warto się również zainteresować tą serią od Bandy, bo jest ona naprawdę bardzo ciekawa. I na zakończenie dzisiejszego filmu, czyli piąta pozycja, będzie to marka Bielenda Professional, seria Supreme Lab, taka fioletowa, która jest właśnie ukierunkowana na kompleksy peptydowe. Ja osobiście z całej tej serii najbardziej polubiłam znowu serum, ale wiem też od Was, że Wy na przykład bardzo lubicie krem pod oczy. Każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie ciekawego. Natomiast tutaj w tej serii również mamy różne peptydy. Te peptydy, które są ukierunkowane na różne działanie, ale przede wszystkim to, na czym nas interesuje, czyli to działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, też tam znajdziemy. U mnie serum chyba najlepiej z tych wszystkich produktów się sprawdziło. Zresztą ja kocham serum. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji nie było takiego produktu. On zawsze będzie podbijał działanie kremu z jakiejś maseczki, na przykład na noc czy na dzień. No, serum musi w tej pielęgnacji być. Więc jeśli ma być serum, to bardzo by mi zależało na tym, żeby właśnie miało fajne substancje aktywne. I tutaj mamy markę polską, markę, która ma bardzo fajny skład, bardzo fajne kompozycje peptydów, kompleksów peptydowych, różne połączenia, no i też dobrą cenę. Więc to serum, które akurat tutaj widzicie, też bardzo Wam polecam, ale oczywiście zainteresujcie się w miarę Waszych potrzeb, zainteresowań innymi produktami właśnie z tej fioletowej serii, bo myślę, że tam też spokojnie coś dla siebie znajdziecie. Poza tym to są takie produkty, które dzisiaj Wam tutaj wyróżniłam, tak jak powiedziałam, z różnych półek cenowych, które u mnie bardzo dobrze się sprawdziły i dlatego Wam je polecam. Ja wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że nie u każdego te efekty będą takie same. Pamiętajcie proszę o tym, że skóra, mimo tego, że wszyscy mamy w budowie bardzo podobną, ona ma u każdego z nas inne potrzeby, inaczej wygląda, inaczej się zachowuje pod wpływem różnych kosmetyków. I to, że ja Wam dzisiaj polecam produkty z peptydami, które u mnie świetnie się sprawdzają, niekoniecznie oznacza, że u Was też tak będzie. Dlatego też często, kiedy piszecie mi gdzieś tam w komentarzach: Anita, wiesz, bo ja przetestowałam już masę produktów z peptydami i nie widzę działania, nic kompletnie nie działa, nic się nie sprawdza, to może być też tak, że to właśnie niekoniecznie peptydy są potrzebne Tobie akurat w tej pielęgnacji. Może warto postawić na coś mocniejszego, coś innego, co rzeczywiście przyniesie takie efekty, na których Tobie zależy. Ale co chciałam powiedzieć na podsumowanie tego dzisiejszego filmu? Chciałam Wam tutaj przedstawić, tak jak powiedziałam wcześniej, różne marki. Czyli tak, wiem, że są tutaj osoby na moim kanale, które korzystają z produktów w pielęgnacji naturalnej. Stawiacie na takie konkretnie produkty, więc tutaj polecam Wam to, co ja sama przetestowałam i co się u mnie sprawdza, markę Slavia Cosmetics, te dwa produkty z peptydami o udowodnionym działaniu. Jeśli są tutaj osoby, a są tutaj takie, które wolą wydać więcej pieniędzy i lubią sobie kupić droższy kosmetyk, ale który jest bardzo zaawansowany technologicznie, ma świetne składniki aktywne i tak dalej, no to szczególnie polecam właśnie markę Hydropeptide. Naprawdę godne zaufania kosmetyki i efekty super. Już nie mówiąc o tych formułach, które są genialnie przemyślane. No i mamy coś z polskich marek, tak? Mamy marki, które i produkty, którymi warto się zainteresować. Czyli serum od marki Bielenda Professional, nieco tańsze niż serum od marki Basic Lab, ale równie świetne i bardzo fajnie przemyślane. Lub też cała linia zawierająca produkty peptydowe od Bandy. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę zaspokoiłam Waszą ciekawość.
Mam nadzieję, że znacie któryś z tych produktów, a jeśli nie, to Was zainteresował lub też zaintrygował i skusicie się na jego przetestowanie. A jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, jaka będzie Wasza opinia po testach. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach, jeśli już przetestowaliście te kosmetyki, jak się u Was sprawdzają. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Lub też polećcie takie produkty z peptydami, które u Was świetnie się sprawdziły, a być może nie mówi się o nich na rynku, nie mówi się o nich w mediach społecznościowych, a byłoby warto je przedstawić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki, pa!